Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Kwadrans po 9:00, a więc czas na temat dla reportera. Mamy czwartek, 7 dzień września i jak zawsze Jarek Adamek. Dzień dobry, Jarku. Kłaniam się państwu pięknie dzisiaj w ten śliczny, naprawdę śliczny dzień. I takie piękne dni jeszcze przed nami. Przed nami też temat dla reportera do 9:45. Tak szybko, szybko do brzegu, ponieważ mamy już pierwszy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam sprzedać wózik. Wózik? Tak zwany... to ja już pani przerwę. Wózik to pani sprzeda za godzinę. 10:45. Tak jest, 10:45, Radio Bazar, i tam wtedy można ten wózik opylić, ale teraz opylają państwo temat dla reportera, czyli sprawy, które państwa śmieszą, bawią, przerażają i wkurzają też. Także chyba, że ten wózik skrzypi. To na przykład. Proszę zadzwonić, że wózik skrzypi i to już jest wkurzające. Możemy wrócić do wczorajszego tematu dla reportera, bo widzę, że jest artykuł w naszym portalu odnośnie autobusów. Nie jest artykuł odnośnie autobusów, jest artykuł odnośnie ścieżki do Pakosławia. Mhm. Także nasi reporterzy się zajęli i mamy odpowiedzi. Jeżeli idzie o autobusy, no najogólniej rzecz biorąc spółka Mila, która obsługuje przewozy pasażerów w regionie, tłumaczy, że no zdarzyło się faktycznie, że ten autobus się spóźnił, ale nie aż tak bardzo, jak mówiła pani słuchaczka. I ogólnie no mówią, że no czasem się zdarzają różne awarie. My oczywiście marzymy o tym, żeby się doczekać takiego dworca autobusowego z prawdziwego zdarzenia, z wszystkimi możliwymi udogodnieniami, ale na to chyba jeszcze nam przyjdzie poczekać i to jeszcze sporo. Mamy telefon. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry, proszę ściszyć radio, my się słyszymy w telefonie. No już. Tak to właśnie wygląda, drodzy słuchacze. My możemy się powtarzać, my o tym wiemy. Natomiast no jak słyszycie, to te apele nie przynoszą skutku niejednokrotnie. Trochę państwo rozumieją, państwo chcą się w radiu usłyszeć. A to też, no tak. Ale to sobie można gdzieś w innym pomieszczeniu odpalić i nagrywanie jakieś włączyć i wtedy będzie. A poza tym przypominam, że wszystkie tematy są do odsłuchania, także na LKTV. Także w razie czego chcą państwo puścić znajomy. A można? Czemu nie? Jak dzwoniłem do radia, to oczywiście można sobie wtedy LKTV. Jak dzwoniłem do radia kiedyś też, no to konkurencji nie będę mówił, bo tutaj chyba mi się nie udało ani razu. To tak, oczywiście, że to musiałem się pochwalić przecież, że byłem tam, tak, nie, kilka było. Sekund. Jest telefon. Dzień dobry, nie ma. Nie mamy, ktoś ja próbuje. Ja też pamiętam swoje pierwsze sprawy w radiu, to było takie radio, którego już nie ma, Radio Mariackie w Krakowie, i tam dzwoniłem, nawet wygrałem płytę. A potem tam byłem. A potem tam byłem jako gość. Proszę. 65 529 5529. Czekamy. Zapraszamy oczywiście, bo czasu sporo. Kto próbował, niech jeszcze raz wybierze nasz numer. No i za moment mam nadzieję, że usłyszymy się na antenie. Wracając do autobusów, to można też dotrzeć do góry albo z góry teraz już. No nie pociągami jeszcze, ale autobusem właśnie tak. Autobusową komunikacją zastępczą, zgadza kolejową, się. Tylko że trzeba jechać przez Rawicz. Mhm. Więc do Leszna przez Rawicz można jeździć, albo z Leszna do góry przez Rawicz, trochę pociągiem, a trochę niby pociągiem. Z przesiadką. Sprawdźmy, czy teraz się uda. Dzień dobry. Pozdrawiamy wszystkich biskup Janów. Pozdrawiamy. To był szybki telefon. Janów zawsze. Biskup Jany w moim sercu mają swój kącik i w tym momencie gładzę ich w tym kąciku. Może teraz ktoś będzie? Miejmy nadzieję. 65 529 5529 i pozdrowienia, jak słyszycie też na naszej antenie. I wózik. I wóziki. I wózik i pozdrowienia. Ale czekamy na tematy, czyli na sprawy takie, które nas tam mogą zainspirować do różnych działań medialnych. Najwidoczniej wszystko w regionie jest. Okej. Okay. Nie jest, ale to ktoś tam próbował się dodzwonić. 65 529 5529. I jest telefon, sprawdźmy teraz. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Panie Jarku, a będzie ścieżka z Chojna do Miejskiej Górki kiedyś? Kiedyś może. Ścieżka, zanotuję sobie ów postulat, ścieżka Chojno
Miejska Górka. O, nie wiem, czy będzie, ale inspirujemy w tym momencie samorządowców Ziemi Rawickiej, że jest taka potrzeba. Przypominam, że już za kilka miesięcy wybory samorządowe, więc myślę, że już samorządowcy też zaczynają swoje programy wyborcze. To już chyba najwyższy czas. Konstruować, więc jeżeli ktoś tam w Rawickiem, czy to w Miejskiej Górce, czy w powiecie, nie wie, co do tego swojego programu wsadzić i tak się zastanawia, co by tutaj mieszkańcom zaproponować, żeby na mnie zagłosowali, to jakby co, to ścieżka Chojno-Miejska Górka. Polecamy. Bardzo proszę, to my możemy być takimi łowcami pomysłów. Pomysłów na programy. Tak, a potem się okaże, że właśnie jeden drugiemu pomysł podprowadził, tak jak wczoraj pan Czerzasty, który w Lesznie mówił, że pan premier ukradł pomysł, żeby w marketach były te polskie produkty i mówi, to był nasz pomysł. A premier Morawiecki to w filmu ogłasza i mówi tutaj, nawet go nazwał tak dosyć brzydko, że mu ten pomysł podebrał. Mamy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam uprzejmą prośbę. Czy mogę przesłać podziękowania dla pielęgniarek? Dla pielęgniarek zawsze. Za bardzo proszę. Których? Na Racławickiej jest przychodnia. I tam bardzo serdeczne i bardzo sympatyczne pielęgniarki odbierają telefony. Zawsze ładnie się kłaniają. Nigdy nie są gburne jak gdzieśkolwiek indziej. Więc ja bardzo dziękuję. I chciałabym jakieś kwiaty, motyle, melodia, jaką pani tam uważa, ale podam Racławiczka, przychodnia. Tak, tu zdrowia. Po sąsiedzku. Tak. Dobrze, dla pań pielęgniarek z Racławickiej w takim razie, które nie są gburne, kwiaty i motyle. Gramy. A ty wiesz w ogóle, kto to jest gbur? Tak, wiem, znaczy, wiem. Ale właśnie... Skąd się wzięło to określenie? Chciałem właśnie napisać, że... napisać, że nauczyłem się nowego słowa, gburne. Tak, ale gbur to był bogaty rolnik, gospodarz na Kaszubach. O, jakbyś, tego nie wiedziałem. Jakbyś był w swoim tych, w Dzydzach, w tym, w Skansenie, to ja się tego tam nauczyłem, tam są chaty gburskie i wtedy dopiero zacząłem, kim był gbur. No proszę bardzo. Odbieramy? Nie. 65 529 5529. Pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkie pielęgniarki na świecie, które nie są gburne, gdziekolwiek pracują, a może teraz ktoś zadzwoni. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Witam. Mam pytanie odnośnie rowerzystów, którzy wjeżdżają na przejście rowerowe. Od kiedy zniesiono przepis, że nie muszą wyciągać ręki? O ile takie coś nie jest zniesione, czy policja prowadzi jakąś statystykę, ile mandatów wystawili rowerzystom? Bo ale... oni stwarzają potężne zagrożenie z rozpędu, wjeżdżają na jezdnię. Ale wyciągają rękę, sygnalizując zmianę kierunku, tak? O to panu chodzi. No więc tu jest problem w tym, że nie wyciągają. Jadą całe rodziny, nikt nikogo nie uczą dzieci, żeby wyciągać rękę przed przejściem. Przed przejazdem przez ulicę. Mamy wśród naszych wiernych słuchaczy kilka osób, które się znają dobrze na tych przepisach, również dotyczących rowerzystów. Może ktoś z tych naszych stałych słuchaczy tutaj odpowie panu, jak to wygląda, czy dzisiaj jest jeszcze ten obowiązek sygnalizowania, bo chodzi pewnie panu, że jedzie chodnikiem, znaczy ścieżką, przepraszam, skręca w lewo na przykład na przejście i czy powinien w tym momencie sygnalizować, że skręca. Dobrze, może ktoś nam to... I to jest jeden problem, a drugi, czy rower wyścigowy i koszulkę upoważniają do jazdy po ulicy, jeżeli obok jest ścieżka rowerowa. I nie oznacza rower, nie oświetlony,
mhm. bez koszulki odblaskowej po ulicy. Mhm. Bardzo dużo między Nową Wsią a Powowicami, to jest nagminne tam. Mhm. Przecież między Nową Wsią a Powowicami ta ścieżka jest ładna, bo ona jest asfaltowa. Mhm. Bo ja czasem mi tłumaczą ci kolarze na tych cienkich oponkach, którzy jeżdżą, że kiedy im przychodzi jechać po tej ścieżce takiej, po tej kostce fazowanej, tak. to jest podobno bardzo nieprzyjemne doświadczenie. Natomiast czy jeżeli jest ścieżka i nie ma znaku zakaz jazdy dla rowerów po ulicy, czy rowerzysta musi jechać ścieżką? No, niech ktoś może odpowie na to pytanie. No to czekamy w takim razie na kolejny telefon. 65 529 5529, bo ja bym musiał teraz zagłębić się w przepisach, a wiecie, no w tej audycji jednak priorytetem jest odbieranie państwa telefonów, a nie grzebanie po przepisach. No i nie ukrywajmy, że jest też czas oczywiście, tak. A tego czasu nie mamy sporo. Jest telefon kolejny. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, no to śpiesznie... Śpieszę z wytłumaczeniem. Na pana liczyłem właśnie, powiem szczerze. Także dziękuję, że pan zadzwonił. Po głosie, tak? Jak to wygląda? Jeżeli mamy wyznaczony pas ruchu, to jesteśmy zobowiązani nim się poruszać. Wszyscy rowerzyści, którzy jadą równoległą drogą, czyli ulicą do ścieżki rowerowej, łamią przepisy. Nie wiem czemu, ale kiedyś rozmawiałem tak na boku z policjantem. Generalnie przymykają trochę na to oko. Nie wiem czemu tak jest. Czyli nawet jeżeli tak? Nie ma znaku zakaz jazdy dla rowerów, bo czasami tak jest, nie? Przy ścieżkach. Jeżeli nawet nie ma takiego znaku, to rowerzysta jest zobowiązany jechać ścieżką, tak? Tak, tak jak mamy swoje wyznaczone drogi, gdzie na przykład nie możemy jej poruszać się po drogach ekspresowych, po autostradach. Mhm. Rowerzyści nie mogą tego robić. Jak jest wyznaczony pas dla autobusu, to nie może poruszać się czymś innym. Jak jest dla ciągnika, to nie może... innym pasem. Jasne. I tak samo po ścieżkach rowerowych nie mogą jeździć samochody i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w sprawie tego wyciągania ręki, to jest sprawa dosyć skomplikowana i to nie dotyczy błędów często, znaczy rowerzyści tak, popełniają błędy, powinni zawsze sygnalizować zmianę kierunku ruchu, ale proszę zauważyć, że często wjazd na przejście dla pieszych jest jedyną opcją dla rowerzysty i oczywiście on jedzie drogą pieszo-rowerową, skręca w prawo, ale to jest tak traktowane, że on właściwie porusza się na wprost drogą rowerową. Skręcając w prawo, wiele takich jest. To jest jakby zakręt. Tak, jak główna droga czasem idzie, nie? Jest skrzyżowanie, ale ta główna skręca, to często nie sygnalizujemy, że skręcamy. Zdroworozsądkowo, no to pan redaktor chyba się zgodzi, że każdy rowerzysta jakby wyciągnął tą rękę, to by mu nie odpadła. A poinformuje uczestników ruchu o tym, że ma jakiś tam zamiar wjechać na to przejście do pieszych. Zgadzam się. Na pewno samochodom to poprawi. Natomiast jeszcze inna mnie kwestia nostruje. Jak już jestem przy telefonie i to zapytam pana redaktor, ma takie wtyki wszędzie tam. Jak nas może słucha Komenda Miejska Policji w Lesznie, może oni się tutaj zainteresują, albo Wydział Ruchu Drogowego, który organizuje nam te różne niuansiki. Otóż jeżeli jest ścieżka rowerowa, która prowadzi, powiedzmy, a to jest przypadek w każdym kierunku na dobrą sprawę, prowadzi powiedzmy z Leszna do Rytyny. I ta ścieżka jest prowadzona ciągiem. To dlaczego w pewnym momencie się ścieżka urywa? Chodzi panu o te stojanki dla samolotów? Mieliśmy ten temat też już ostatnio. To dotyczy na przykład, jak to się mówi, przejść dla pieszych, ale nie ma tam ścieżki dla rowerów. Przy czym zaraz za przejściem jest znowu rozpoczyna się droga dla rowerów. Ja tego nie rozumiem, dlaczego się nagle kasuje drogę dla rowerów. To tak jakby, nie wiem, zrobić skrzyżowanie i dla jednych samochodów z jednej strony zrobić zakaz ruchu, już, koniec, trzeba przepchnąć ten samochód albo coś, nie wiem. I dalej za skrzyżowaniem już można dalej jechać, bo znowu rozpoczyna się droga dla samochodów. Dotyczy to skrzyżowań pieszych razem z samochodami. To jest tam w okolicach tego rozjazdu na powiedzmy... Węzła tego piątki, tak? Tak jest. Dotyczy to również tego takiego przyszywanego parkingu, który jest w okolicach, znaczy to są te takie, o których mówiłem. Stojanki dla samolotów. Te lotnicze, tak. I tam też kończy się ścieżka rowerowa i nie wiadomo co właściwie, jak tam stoi policja, to co mam, zejść z tego roweru i przeprowadzić te 200 metrów? A może tak, jak już pan tak jedzie i widzi tych policjantów, to może ich od razu zapytać, panowie, czy ja mogę tędy jechać? I oni by wtedy pewnie mieli zagwozdkę.
Ale nie wiem, to dobra, to jest, pewnie tak jacyś jest... inżynierowie ruchu, którzy wymyślają te ścieżki, no tak to rozrysowują. Pytanie, dlaczego oni tak to rozrysowują, no bo ci budowlańcy to już potem tylko budują i znaki stawiają, ale pewnie tak, jak im każą. Więc teraz pytanie, czy to projektant wymyśla, czy to jest na przykład wskazanie policji. Ale ma pan rację, no gdzieś tam tej logiki trochę brakuje. Może dlatego, że miejsca brakuje tam, żeby to wszystko tak pogodzić. Może i tak. Może. Dobrze, mamy teraz w pół do, więc czas na krótką przerwę, wracamy za 2 minuty. Przed nami druga część tematu dla reportera i od razu odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Halo? No właśnie, teraz jest znowu ten sam problem, czyli ktoś nas słucha w radiu, a nie w słuchawce. Proszę ściszyć radio! Dobrze, to liczymy do 3. Raz. I jest tam kto? 2. I 3. No dobrze. Dobra, nie dogadamy się. Też przypominam cały czas, że widzimy końcówkę numeru. Ja sobie też ładnie, żebym nie zapomniał. Więc jeżeli ktoś robi sobie żart, bo to może być również w ten sposób taki bardzo popularny po prostu numer. Wulkan humoru po drugiej stronie. Naprawdę myślę, że kabarety kupią na pniu. A możemy zrobić sobie kabaret na antenie. No proszę się odezwać, dlaczego nie? 65 529 5529, może teraz się uda. Dzień dobry. Chyba się uda. Dzień super, dobry. Witamy. Mam pytanie, czy można w zakładach pracy zbierać podpisy na listach do Sejmu, Senatu, kandydatów? Znaczy, tak, znaczy myślę, że jeżeli jakiś regulamin szefostwa zakładu nie wyklucza takiej możliwości, to myślę, że można, no wolny kraj chyba. Czytałem, w 2011 nie można było, to było karane. Tak? Tak, w samorządach, w administracji. Ale w samorządach, w policji, policji. Nie, to ja rozumiem, ale pan pyta o taką firmę normalną, tak? Czy można tam w firmie, no w samorządzie. No nie, bo firma, no dwie różne rzeczy. Firma, czyli na przykład prywatna firma, czyjaś, tak? Pana Kowalskiego. Pan Kowalski ma małą fabryczkę albo drukarenkę i kolega przychodzi do kolegi i mówi: słuchaj, weź mi podpisz listę poparcia. Ale to nie o mnie się rozchodzi, wie pan? Ale ale ja mówię, bo dlatego rozróżniam, tak, bo ja rozumiem, że w wojsku, w urzędzie, to ja bym rozumiał, bo to jest, że tak powiem, administracja taka, wie pan, publiczna, nie? Która powinna być apolityczna. Natomiast czy w prywatnej firmie jakiejś, w zakładzie... Ja się spotkałem w tym roku z podpisami. Jeden podpisze, tak. Drugi nie podpisze i wie pan, i właściciel będzie patrzył: o, chłopie, jak pan ma jesteś moim wrogiem. No jak pan ma takiego właściciela, to znaczy w tym sensie, że jak ktoś nie, ma ja takiego... ktoś ma takiego właściciela firmy, to ja bym z tej firmy uciekał, jak taki byłby właściciel. Szukałbym sobie gdzie indziej pracy, gdzie jest normalniejszy właściciel. Zadamy to pytanie, może ktoś wie i nam odpowie, bo ja mówię, jeżeli działa taką administrację publiczną, budżetówkę, to ona, myślę, że powinna być apolityczna, tak? Że tam akurat nie można. Myślę, że tak. Natomiast jeżeli idzie o, nie wiem, jakąś, mówię, firmę prywatną, kwestia właściciela, który to dopuszcza albo nie dopuszcza, chyba, ale może ktoś z państwa wie lepiej, to niech jeszcze zadzwoni. Wie pan, to jest teraz taki okres, nie? Że zaczynają zbierać, nie? Oni już chyba kończą zbierać, bo już chyba rejestrują komitety. Może. Natomiast ja państwu powiem coś takiego, że podpisywanie się pod listami poparcia to jest... to nic nie znaczy, w tym sensie, że chodzi tylko o to, że te komitety wtedy mogą się zarejestrować i brać udział normalnie w wyborach. To nie jest to, że ja będę, że ja się zobowiązuję, że zagłosuję na tę partię, czy to jest jakieś oddanie głosu. To nie jest. To jest sprawienie, że ta partia po prostu może wziąć udział w wyborach, czy ten kandydat może wziąć udział w wyborach. Dobra, przyznam się szczerze, podpisałem się 3. Ja sam. I to 3 z bardzo różnych ugrupowań. Na zasadzie takiej, mówię, a dobrze, no to walcz o te głosy i zobaczymy, jak ci pójdzie. Więc osobiście uważam, że jeżeli ktoś jest zwolennikiem ustroju demokratycznego, powinno mu zależeć na tym, żeby jak najwięcej ugrupowań te swoje propozycje przedstawiało, no bo to jest zdrowe dla demokracji, tak? Jakbyśmy mieli tylko jedną partię, która tylko może, a inne by nie mogły,
No to tak to nie by bardzo. Było smutne. A tak to mamy do wyboru, nie wiem, ile jest zarejestrowanych, chyba 7 czy 6 w skali ogólnokrajowej. A jeszcze więcej w tej skali lokalnej, senackiej na przykład, bo tam są jakieś różne komitety takie niezależne. No i dobrze, no i kochani, niech nam proponują, niech nam przedstawiają. A i my i tak jeden krzyżyk tylko możemy postawić, bo jak postawimy dwa, to głos nieważny, przypominam. Mamy telefon. Liczymy na to, że nie będzie to głuchy telefon. Zobaczymy. Trzymam kciuki. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie. Dzwonię ze Wschody. Czy jest możliwość tej budowy obwodnicy, która ma być prawdopodobnie we Wschowie? W sensie, czy będzie obwodnica Wschowy? Tak. Obwodnica. Od Dębowej Łęki prawdopodobnie. W sensie obwodnica w ciągu krajowej drogi numer 12. Muszę Bartka Klubsia zapytać, bo on tu Wschowę oczywiście ma na oku i w małym palcu, więc ja go zapytam i jak nie dziś, dobrze, to dobrze, jutro będziemy odpowiemy, słuchać. Jakie są tam dobrze. Perspektywy dla budowy obwodnicy Wschowy. Od Dębowej Łęki. No więc w ciągu dwunastki, nie? Między Dębową Łęką, a tym, co tam jest za Wschową zaraz. Jeszcze chciałbym wrócić do poprzedniego telefonu, bo też ostatnio właśnie usłyszałem, że w pewnej firmie były takie właśnie podpisy. No i tam każdy oczywiście indywidualnie, bo to prywatna firma, tak jak wspominałem, Ziarku, i tak podpisało się tam, i w końcu było pytanie, a na kogo to? No i padła nazwa partii, aha, prawda? To mnie wykreśl! Jacie, tak się po wszystkim było. Agacie pozdrawiam, bo wiem, że słuchają akurat tam radę. Ale podpisywaliście, no. Chyba tak to właśnie brzmiało, jak dobrze pamiętam. Natomiast wiem, że jak się pojawiła nazwa partii, to już było po wszystkim. Nie no, to tak, ta nazwa partii to powinna paść na dzień dobry, tak? No, żeby była jasna sytuacja, nie, że ja się tu podpiszę, a potem wykreślaj mnie, to kłopot tylko się robi z tego. Mamy telefon. Dzień dobry. Halo. Halo, halo. Halo. Dzień dobry, słuchamy pana. Ja bym chciał zapytać o... Mam bardzo słabą jakość połączenia i chyba nic gdzieś z tego nie będzie. Niech pan znajdzie lepszy zasięg, bo po prostu wiemy, że chciał pan o coś zapytać, ale dalej już było ciężej. 5 minut jeszcze do końca naszej audycji, więc zdąży pan na pewno znaleźć takie miejsce, gdzie jest troszkę lepszy zasięg sieci komórkowej, jak podejrzewam, albo zadzwonić ze stacjonarnego. 65 529 5529. Może teraz się uda. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Mam takie prośbę, żebyśmy podziękowali całemu zespołowi z OIOM-u z Gostynia w czasie trwania procesu covidowego. Okej. Okay. Jakieś ładne piosenki albo coś tego. A, piosenkę to już osobno. My mamy takie podziękowania, kwiaty i motyle, taką króciutką, taki króciutki sygnał. Bardzo sympatyczny i symboliczny. No dobrze, dla OIOM-u w Gostyniu, no to zagraj OIOM-owi w Gostyniu. To bardzo proszę, gramy. Proszę bardzo. Po raz drugi dzisiaj. Bardzo lubimy, bardzo się cieszymy. Uh-huh. I mamy telefon. Może ktoś znowu dzwoni. Dzień dobry. Dzień dobry. Jacek mówi. Ja bym chciał zapytać o efekt takiego artykułu, który państwo umieścili w RKPL dotyczący dojścia do wody w Boszkowie. Czy teraz by można też zamieścić podobny artykuł, który by obrazował, jakie były efekty tej całej interwencji państwa? A są jakieś efekty? No właśnie nie ma. No właśnie. Ale no byśmy wiedzieli, czy zostały nałożone kary jakieś, czy ktoś te kary płaci, czy te kara to jest 20 zł, czy 70 zł, czy to jest taka suma, która. Dobrze, bo tam rzeczywiście Wody Polskie jakieś tam działania podjęły, no i czym się one zakończyły, to możemy sprawdzić. Natomiast ja też przypominam o takiej rozmowie, którą tu mieliśmy z panem Piotrem Jerzwiakiem, wiceprezydentem Leszna i prawnikiem, który mówił, że cały ten obecny stan prawny jest beznadziejnie słaby, że trzeba by to zmienić i taka propozycja ma wyjść. To są oczywiście rzeczy, które trwają, żeby to załatwić. Natomiast, no dobra,
kto tam to pisał, muszę sprawdzić, to niech się wywie, czy rzeczywiście te kary zostały nałożone, ale samo nałożenie kary jest też niezwykle skomplikowane, co też pan Piotrusiak wyjaśniał, że na przykład karę trzeba wymierzyć konkretnemu człowiekowi, a nie firmie, bo w firmie nie można. Więc jakiemuś panu Heniowi, który tam, nie wiem, grodził, to pewnie można, ale już spółce nie. Antoniskiej, która władzy położyła, nie można, tak? No i tu właśnie podobno jest niezwykle skomplikowana sytuacja prawna, którą trzeba, no tak jak mówił pan już, jak poprawić, ale to mówię, to nie są rzeczy, które się robi od ręki, to pewnie trzeba będzie jakąś ustawę zmieniać. Natomiast to przyznał, że to jest taka sytuacja, gdzie to słabo wygląda bardzo obecnie, jeżeli idzie o prawo. Ale dobra, sprawdzimy. Tak, można sobie tej audycji poszukać na LKTV, cała rozmowa, bo ona była jakoś na początku wakacji. Pamiętam, że rozmawiałem z panem prezydentem o tym. I jeżeli pan tam na LKTV sobie znajdzie, to pan Piotr Jóźwiak właśnie o tej sytuacji dotyczącej dojścia czy dostępu do wody wyjaśnia. Obecny stan prawny i te problemy z tym egzekwowaniem prawa i propozycje zmian. Także polecam tę rozmowę, bo ona była bardzo interesująca. Dziękuję bardzo. I pozdrawiamy. I mamy 2 minuty do końca naszej audycji, więc jeszcze jeden telefon być może się uda przyjąć, o ile oczywiście zostanie wykonany. 65 529 55. 65 529 55 29, tak. Tak, zakałapućkałem się trochę. Tych piątek, dziewiątek trochę tam jest. Piątki na dziewiątkach. To jest niezły układ w pokerze. Znaczy słaby, szczerze mówiąc. Mamy telefon. Dzień dobry, witamy i słuchamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym panią poinformować, że obwodnica będzie ukończona w 2028. Świetnie. Dziękujemy panu bardzo za tę informację i trzymamy kciuki, żeby ten termin został dochowany. 2028, czyli za lat 5. No, zobaczymy. Niby dobrze, ale nie tak do końca dobrze, bo jednak 5 lat w moim przypadku, kochany, to ja będę już pod emeryturkę podchodził. Dobrze. Czy jeszcze ktoś się dodzwoni? Jeżeli nie, to pozostaje mi zaprosić państwa bardzo serdecznie za pół godziny. Kwadrans samorządowy i dzisiaj pani Anna Szymańska, to jest pełnomocnik prezydenta do spraw organizacji pozarządowych. Będzie rozmawiać o Aktywnym Obywatelskim Lesznie, czyli takiej inicjatywie, która co roku we wrześniu się dzieje w mieście. Dobra, ostatni telefon. Jest. Dzień dobry. Jest telefon i słuchamy. Dzień dobry. Witamy. Ja tu jestem mieszkańcem Schowy. Ostatnio było otwarcie tutaj nowo zbudowanych dróg koło cmentarza parafialnego. No była oczywiście, był nasz pan poseł, starosta, i zdjęcia robili, chwalili się, co oni nie zrobili. A jest taki problem, że jest taka ulica Rejmonta. No i na tej ulicy stał kiedyś dąb, piękny, dorodny dąb. No tam zrobili chodnik i już to jest kilkanaście lat i ten chodnik jest po prostu problemem dla przechodniów, kobiet z dziećmi, seniorów, dzieci, żeby przejść, bo on został do dzisiaj. I bym proponował, żeby oni sobie te zdjęcie tam zrobili, na tym chodniku. No. Czyli ogólnie stan tego chodnika pozostawia co nieco do życzenia, jak rozumiem, tak? Przenia wystaje, pień na środku, tam z jednej strony jest przejście po prostu 30 centymetrów i z drugiej strony. A. Kobieta z wózkiem ma problem do przejścia. Ale dębu już nie ma, czy dąb jeszcze jest? Dąb nie ma, dąb już kilkanaście lat ścięty. I pieniek został. I pieniek został, a niech se tam zdjęcie zrobią. No faktycznie, to tak śmiesznie wygląda. Dobrze. Bardzo. Partkowi Klubsiowi oczywiście ten temat także polecę, a tymczasem już bardzo serdecznie państwu dziękuję za dzisiejsze wydanie tematu, życząc państwu fantastycznego dnia. I do usłyszenia. Polecam się jutro, 9:15. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera.